Pomerania. To wywodząca się z łaciny nazwa regionu leżącego na północy Polski i sąsiadującego z Morzem Bałtyckim. Na terenie regionu znajduje się kilka wielkich miast, m.in. Gdańsk, Sopot i Gdynia. To właśnie te trzy miasta kryją się pod jedną wspólną nazwą – Trójmiasto. Całe Pomorze, w szczególności zaś Trójmiasto, to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się regionów nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowej. A to za sprawą coraz liczniej działających tu firm oraz pracujących tu specjalistów. Nic dziwnego, to obszar niezwykle przyjazny gospodarczo i biznesowo. Słynący z otwartości i gościnności, obszar o stosunkowo niskich kosztach utrzymania przy jednoczesnej wysokiej jakości życia. Wreszcie to obszar z piękną, klasyczną lub nowoczesną miejską zabudową i równie piękną przyrodą. Ze względu na swój niezwalniający tempa rozkwit, to także obszar, który jest stale otwarty na kolejne firmy i kolejnych specjalistów. W tym celu Invest in Pomerania, regionalna agencja promocji inwestycji, będąca punktem kompleksowej obsługi inwestorów, w tym świadcząca im wszelkie usługi wspierające, powołała do życia kilka programów. Life More Pomerania, Jobs.Pomerania, przede wszystkim zaś program Come to Pomerania. Zakładanie własnego biznesu lub podejmowanie pracy w nowym miejscu wiąże się niejednokrotnie z wieloma przytłaczającymi trudnościami, poczuciem zagubienia i niepewności. Łatwo się zniechęcić, a tym samym zrezygnować. Stąd też, podobnie jak statkowi płynącemu do wyznaczonego portu, przedsiębiorcy lub pracownikowi przyda się sprawny nawigator, który pomoże nie zboczyć z kursu i bezpiecznie dotrzeć do celu. To jest do udanego rozpoczęcia działalności w nowej lokalizacji. Takim nawigatorem jest właśnie program Come to Pomerania. Na nim też skupimy się w niniejszym filmie. Odpowiadam za wszystkie obszary życia społecznego, ekonomicznego migrantów tutaj, w kontekście tego, co jest naszą kompetencją jako urząd. Więc edukacja, zdrowie, rynek pracy, kultura, pomoc społeczna i inne tematy. I stąd moja relacja do Agencji Rozwoju Pomorza, Live More. Próbujemy sprawdzić, co możemy zrobić na rynku pracy, żeby był on dla migrantów lepszy, żeby nie byli dyskryminowani, żeby mieli dostęp do równych szans zawodowych, rozwoju, doradztwa zawodowego, pośrednictwa, żeby nie musieli być zależni od podmiotów trzecich. To jest dla nas bardzo ważne, dla mnie osobiście też bardzo ważne i no, pracujemy, żeby to było możliwe. To, na czym nam zależy, to to, żeby migranci, migrantki po przyjeździe na Pomorze wiedzieli, gdzie i w jaki sposób znaleźć sobie samodzielnie pracę. Bo teraz jest tak, że pracują najczęściej za pomocą agencji, pośredników i innych podmiotów, które w gruncie rzeczy żerują na ich pracy. Pobierają 30% ich wynagrodzenia co miesiąc. No i to nie jest sytuacja, która nam się podoba. Zastanawiamy się, jakie mamy publiczne możliwości, jakie mamy publiczne instrumenty interwencji i dostarczenia pewnych alternatyw. Ten cały taki mechanizm można by opisać w taki sposób, że migrant, migrantka potrzebują zrobić CV, potrzebują zrozumieć, jakie są ich kwalifikacje w świetle polskiego i tutaj lokalnego rynku pracy. Więc potrzebują znaleźć doradztwo zawodowe, pójść do urzędu pracy i będziemy przygotowywać te urzędy pracy do tego, żeby w sposób kompetentny i otwarty potrafiły przyjąć migranta, porozmawiać z nim, czy w języku rosyjskim, tak, przygotować te dokumenty. No i wtedy takie CV zostanie włożone do bazy właśnie Come to Pomerania. W tej platformie rekrutacyjnej będą CV migrantów i do tej platformy rekrutacyjnej będą sięgać lokalni pracodawcy. Pracodawcy teraz narzekają na rekrutację pracowników właśnie migrantów. Mówią, że nie mają do nich dostępu, że są skazani na agencję. I naszym celem jest bezpośrednie połączenie obu stron. Ważne jest to, żeby migranci dowiedzieli się o tym, że taki portal istnieje. Ważne jest to, żeby mieli możliwość napisać to swoje CV, żeby ten portal był użyteczny, żeby stanowił alternatywę dla komercyjnych mechanizmów, to żeby duża liczba CV znalazła się na tym portalu, żeby on był też atrakcyjny dla pracodawców. Ważne jest
sieciowanie wszystkich, ważna jest promocja, komunikacja, więc no, to wszystko trzeba wypracować. To są takie długofalowe cele. Chodzi o to, żeby byli zatrudnieni w pełnym wynagrodzeniu, żeby też kobiety były zatrudnione, żeby nie pracowali poniżej kwalifikacji. To jest bardzo częsty problem. Praca poniżej kwalifikacji. Polska jest liderem pracy migrantów poniżej kwalifikacji. To jest niechlubny wskaźnik. I generalnie nasz rynek pracy w międzynarodowych indeksach takich polityk migracyjnych pokazują, że mamy umiarkowanie nieprzyjazny rynek pracy, co oznacza, że owszem, otworzyliśmy go dla migrantów, migrantek, oni mogą przyjechać i na tym jest koniec. Nie ma strategii antydyskryminacyjnych, nie ma doradztwa, te instrumenty, które są dostępne Polakom, nie są dostępne imigrantom. Jednocześnie Europejska Karta Praw Podstawowych, artykuł 29, mówi o tym, że bezpłatne pośrednictwo pracy jest prawem podstawowym w Unii Europejskiej. Jest prawem człowieka. Powstał, by pełnić szereg różnych ważnych funkcji. Jest komplementarny wobec projektu Poland Business Harbor. Oba programy wzajemnie się uzupełniają. Ponadto prezentuje najistotniejsze informacje z projektu Life More Pomerania. Jest źródłem wszelkich przydatnych informacji. Oferuje bezpłatną pomoc we wszystkich problematycznych kwestiach, bezpłatne zasoby informacji socjalno-prawnych oraz bezpośredni kontakt z inicjatywami wsparcia powołanymi przez władze regionu. Program Come to Pomerania jest skierowany do mieszkańców Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji. Pomysłodawcy i twórcy Come to Pomerania, czyli inicjatywa Invest in Pomerania, przede wszystkim zapraszają do programu wszystkich przedsiębiorców, czyli przedstawicieli firm lub startupów. Każdy z nich otrzyma ścisłą pomoc i wsparcie w zakładaniu własnego biznesu na Pomorzu. Ma on charakter publiczny i darmowy, a to oznacza, że jest skierowany do każdego zainteresowanego, który za wzięcie w nim udziału nie ponosi żadnych kosztów. Inicjatywa Invest in Pomerania w przeszłości wielokrotnie udowodniła swoją skuteczność. Na przestrzeni ostatniej dekady pomogła rozwinąć skrzydła ponad 150 firmom i utworzyła ponad 20 tysięcy nowych miejsc pracy. Bezpłatne usługi, jakie oferuje inicjatywa Invest in Pomerania, obejmują m.in. pomoc w integracji z lokalną społecznością, zapoznanie z przydatnymi faktami, liczbami, statystykami, pomoc w uzyskaniu wiz i pozwoleń na pobyt, wsparcie w legalizacji działalności udzielane przez dedykowanego rzecznika do spraw obsługi inwestorów, wreszcie wsparcie marketingowe i public relations. Come to Pomerania nie jest jednak programem przeznaczonym wyłącznie dla przedsiębiorców, to jest firm i startupów. Do skorzystania z programu zaprasza się także wszystkich indywidualnych pracowników szukających pracy na Pomorzu w charakterze specjalistów, na przykład w branży IT. Takie osoby także otrzymają pełne wsparcie i pomoc. Do nich również skierowany jest program. Osoby migrujące i informatycy otrzymają możliwość znalezienia wymarzonej pracy poprzez projekt Jobs.pomerania, do którego zaprowadzi nas odpowiednia zakładka na stronie Come to Pomerania. Na Pomorzu czeka na nich ponad 200 światowych marek technologicznych otwartych na nowe talenty. Naszym zadaniem jest wsparcie regionalnego rynku pracy poprzez pozyskiwanie nowych projektów inwestycyjnych, a wraz z nimi nowych miejsc pracy. Również dbamy o tę stronę podażową, czyli tam, gdzie potrzebni są nowi pracownicy. Wierzymy, że różnorodność, którą uzyskujemy przez zapraszanie migrantów do naszego regionu, jest rzeczą pozytywnie wpływającą na rozwój gospodarczy tego województwa.
Migranci przynoszą nowe pomysły, przynoszą nową kulturę, przynoszą naukę, której my chętnie korzystamy. Z drugiej strony oczywiście zapewniamy, chcemy im pomóc w integracji ekonomicznej na rynku pracy, czy po prostu łatwiejsze w tym wypadku znalezienie pracy. I taka jest misja Come to Pomerania. Invest in Pomerania is a regional non-for-profit organization aimed at providing one-stop services for all investors and investment-related queries. As part of our mission, we work on attracting foreign direct investment into the region and assisting investors setting up their investment and even launch and all the way to reinvestment. Another project of ours, a sub-brand of ours called Live More Pomerania, is responsible for place branding and talent attraction. We achieve this by telling the world what an amazing place Pomerania is to live, work and study in. And frankly, I don't think that's a difficult job at all. And of course, Come to Pomerania, which takes the best of Live More Pomerania and Invest in Pomerania and provides a definite source of information for migrants from all across the world on how best to relocate, legalize and economically integrate into the region. Because of course, historically, as well as contemporarily, Pomerania is known to be diverse and open and one of the most diverse regions in Poland and one of the only regions to have migrants integration policy. Ініціатива «Come to Pomerania» została stworzona naszym zespołem. Я, як іммігрантка, досконало вім, чого докладно потребуємо іммігрантів в тим краю, в тим регіоні. Відповіді на які питання шукаю. Jeżeli chodzi o legalizację, o poszukiwanie pracy, codziennego życia, właśnie odpowiedzi na te wszystkie pytania my zebraliśmy na naszej stronie internetowej come-to-pomerania.com. Once you know what you want to present, once you get information from the entire ecosystem of what are the existing programs, what are the existing initiatives, what are the scholarships for the students, What are the opportunities for migrants? What are the opportunities for startups and companies? We got all of that down. And then it was relatively easy because we went and, I mean, the name was obvious. Welcome to Pomerania, right? Like, come to Pomerania. So we just went on WordPress. We bought the domain. We bought the hosting services. And we started building. Building and testing. So even the website that you see today, which is version 3 right now, for us, it's not complete. So right now, if you go onto the website is our primary source of information and reaching out to people, which my colleagues in the team do. You will see that you can apply for a job as an IT specialist because tech talent is always welcome in the region. If you're somebody who has a startup in any of these countries and you're looking to relocate here, there's support for that. If you're a big company, but we also have a section here called that if you're a migrant, right? Please just apply for a job. So in the background, what we are working on is we are working with the entire all the economic sectors in the region. So the idea is simple, that the best way for anybody to integrate into the society is by giving them a purpose, is by providing them economic opportunities. And this is the model that we are working on, because this is a win-win model for both everybody who's coming into the region and looking to come into the region and to fuel the growth engine of the region, which is something that we're always looking at doing. В рамках również тієї ініціативи робимо вебінари «Come to Pomerania» спільно з Польською агенцією інвестицій і хандлю. Зробили ми вже пару вебінарів. Również robimy webinary New to Tri-City, na których opowiadamy o takich najważniejszych pytaniach. Dajemy odpowiedzi na takie ważniejsze pytania, jak założyć firmę, jak otrzymać prawo jazdy, jak złożyć deklarację podatkową. Głównym źródłem, z którego można czerpać wiedzę na temat całego programu, jest strona internetowa Come to Pomerania. Strona dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych. Z łatwością da się ją znaleźć w dowolnej wyszukiwarce. Została skonstruowana ze szczególną dbałością o przejrzystość i przyjazność w obsłudze. Już na samym wstępie możemy zadecydować, w jakim z trzech języków chcemy poznawać całą stronę.
Do wyboru mamy język angielski, rosyjski oraz polski. Sam język zastosowany na całej stronie, zarówno w wersji anglojęzycznej, rosyjskojęzycznej, jak i polskojęzycznej, jest prosty, przyjazny i komunikatywny. Szybko także posiadamy możliwość przeniesienia się od razu do niektórych zakładek lub zagadnień, które nas szczególnie interesują bądź dotyczą. Na stronie startowej z krótkiego zaproszenia dowiadujemy się o zaletach Trójmiasta jako regionu prężnie rozwijającego się biznesowo na tle Europy, a także jako atrakcyjnego miejsca do życia. Jak już zostało powiedziane, program Come to Pomerania skierowany jest zarówno do przedsiębiorców, czyli przedstawicieli firm i startupów, jak też do wszelkich indywidualnych pracowników, takich jak inżynierowie czy specjaliści z branży IT. W dalszej części strony startowej znajdziemy komplet przejrzystych informacji dla reprezentantów każdej z wymienionych grup. W poświęconych im akapitach takie osoby znajdą przydatne informacje i pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Na stronie Jobs and Pomerania, stworzonej w ramach programu Life More Pomerania, można aplikować o pracę. Rejestrujesz się poprzez złożenie pojedynczej i uniwersalnej aplikacji, na podstawie której zostanie udzielona pomoc w znalezieniu pracy. Tutaj także dowiedzieć się można co nieco o obowiązkach, oczekiwaniach, korzyściach z życia i rozwijania kariery zawodowej na Pomorzu. Z kolei specjaliści z branży IT mogą od razu aplikować na stanowiska do jednej z ponad 200 technologicznych marek działających na Pomorzu. Można tu także sprawdzić, jakie profile zawodowe są najbardziej poszukiwane w regionie. Aplikacje składa się raz, tym samym dając możliwość zauważenia siebie wszystkim topowym markom technologicznym z Trójmiasta. Kolejny akapit poświęcono przedstawicielom startupów. Z zawartego na stronie materiału dowiedzą się oni o możliwościach, jakie stwarza praca na Pomorzu. Tutaj także zawarte zostały informacje na temat zakresu pomocy, jakiej udziela inicjatywa Invest in Pomerania, na temat pozyskiwania grantów oraz tzw. kampanii brandingowych. Poza serdecznym zaproszeniem do współpracy, znajdą tu oni informacje, jak krok po kroku przenieść swój biznes na Pomorze oraz na jakie wsparcie ze strony polskiej można przy tym liczyć. Twórcy strony zachęcają do kontaktu i zadawania pytań. Pierwszy z przewodników, przewodnik dla cudzoziemców, szczegółowo przybliży nam wszystkie istotne z punktu widzenia osoby nowo przybyłej aspekty życia na Pomorzu, czy konkretnie w Trójmieście. Drugi z przewodników, legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, drobiazgowo odpowie na najczęściej zadawane pytania dotyczące m.in. składania wniosków o zezwolenie na pobyt lub formalności związanych z podejmowaniem legalnej pracy na terenie Polski. Co więcej, przewodnik ten będzie stale aktualizowany o nowe, najbardziej bieżące i przydatne informacje. Poruszane są na nich ważne aspekty nawiązujące do programu Poland Business Harbor. Z niektórych zamieszczonych tu webinariów możemy dowiedzieć się m.in. jak starać się o uzyskanie polskiej wizy lub jak zdobyć polskie prawo jazdy, a także jakie są przepisy polskiego ruchu drogowego. Wszystkie webinaria prowadzone są przez specjalistów w barwny i przystępny sposób. Na samym dole strony startowej znajdziemy dane kontaktowe inicjatywy Invest in Pomerania, takie jak adres mailowy, numer telefonu i adres siedziby. Tutaj także znajdziemy profile Invest in Pomerania na portalach Facebook, LinkedIn oraz YouTube. Dzięki śledzeniu każdego z nich będziemy na bieżąco z wieloma przydatnymi informacjami. Dowiemy się m.in. o nowych grantach do pozyskania lub o tym, co mają do powiedzenia specjaliści z danych branż. Wreszcie zostały tu umieszczone logotypy partnerów projektu, m.in. Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego czy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Skoro już wiemy, jak działa i jest zbudowana strona internetowa Come to Pomerania, posłuchajmy, co do powiedzenia o niej mają sami jej twórcy. So what are our future plans with this website? Do we have like the next 2 hours for me to talk about it? Because we're really thinking of going big with this because we see a lot of potential.
based on the simple fact that we're getting a lot of queries from the website. When we take this website and we present it to people, when we present it at study groups, when my colleagues reach out via their channels, we reach out via social media, we get a very good response. So some of the things that we are planning, part of it is the design, where we will evolve it to have more dynamic content, more guides in multiple languages, basically more content. But we are also thinking about how we can do a lot more video content, tie up with other partners in the region who are doing some video content, increase the number of webinars that we are doing under the Come to Pomerania banner as well as the Live More Pomerania banner, maybe bring in improvements in terms of improving our job platform and then bringing those changes into the website so it becomes easier for people to apply for jobs. On the back end, from on our job platform, we are talking to a lot of companies in the, like I said, in the logistics and manufacturing sector. We will bring those profiles onto the platform and we will invite people to apply for these jobs. So the plans are big and we know we can do it. So you just got to keep watching us over the next 1 year and see how this develops so much more dynamically. В рамах промо ініціативи Come to Pomerania користами не тільки з тих популярних ще чи сполучнощових, таких як Facebook, LinkedIn, але користами również промо на телеграм-каналах, де є зібрана аудиторія наших вебінарів. Люди, які са заінтересовані, мають питання на темат легалізації, релокації, кивання праці. Регіональна ініціатива Come to Pomerania є створена через іммігрантів для іммігрантів. Попросилися кілька випадкових осіб, би відвідали сторону інтернетову Come to Pomerania, запозналися з її завартістю, а następnie поділилися з нами спостереженнями. Oto co użytkowniczki i użytkownicy mieli do powiedzenia na temat strony internetowej po swoim pierwszym z nią kontakcie. Хто пошукує роботи, або просто із-за цікавості просто вийшли на там сторони і кожен налізе для себе щось доброго, щось позитивного. І якщо зложиш своє CV на тій стороні, то маєш певність, що просто достанеш працю без посередників, без ошуств. І за то мені та сторона подобається дуже. Come to Pomerania, they are inviting people who are planning to relocate, who are planning to start a new business, who are finding job. And who are to study in Poland, they are inviting people in Limor in Pomerania. Opowiada o wydarzeniach w Trójmieście i no, w sumie o życiu w Trójmieście i mówi, że to jest jedno z najlepszych miejsc dla życia w Polsce. Strona jest fajnie zrobiona, bo jest napisane w trzech językach, można przeczytać w języku rosyjskim, w języku polskim, w języku angielskim. Tryb ciemny i tryb jasny, można sobie wybrać w jakimś kolorze chcesz przeczytać tą stronę. Fajna czcionka, jest czytelna i mogę polecić. It's very simply made and very easy to understand. I love the logo, Invest in Pomerania and VKR more, so I like the sound of this. So. And the way of welcoming immigrants, so yeah. So many users easily use it. Yeah, it's simply awesome. Program Come to Pomerania ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy. 8 startupów i firm rozpoczęło swoją działalność na terenie Pomorza, a kolejne są aktualnie w trakcie procesu relokacji. Posłuchajmy, co ich przedstawiciele mają do powiedzenia o stronie internetowej i uczestnictwie w programie. Мы хотели зарегистрировать компанию в Европе, выбрали Польшу, обратились в Poland Business Hub для релокации компании и выбрали регион Померания. Соответственно, мы у них поинтересовались, какие программы существуют в Померании, и нам порекомендовали Invest Померанию для решения всех вопросов с легализацией, ну и консультации по регистрации компании и переезду сотрудников.
когда мы переехали уже, мы как раз обратились в инвестпомирание, и часть информации взяли с сайта Конту Померания. Там было как раз все про легализацию. Ну, в общих чертах узнали, как легализоваться, и, собственно, по инструкции все решили вопросы. А то, что там не было, мы обращались напрямую в инвестпомирание и получали консультации по этому вопросу. We are helping the digital transformation in the industry. Post COVID-19, you know, services online based on e-commerce and delivery are very hot, you know, at the moment. And we offer all the companies who offer cars, rentals, and leasing to become more digital, so that they can be online on the website and also on the app, and they can sell a service to the users around the world. In 2019, we were looking to expand globally, and we were looking for the best options where we can place our company out of the UAE. And I came across Poland Prize program online and applied for the program. And luckily, we were one of the successful applicants and we moved to Gdansk. So when I moved to Gdansk, I realized that it is one of the most, you can say, new ecosystems, you know, to help entrepreneurs and startups. And I got in touch with executives, how they can help a foreign entrepreneur to learn more about the region and what exactly they offer as support, right? So I got incredible support, you know, when it comes to information about immigration, how we can, get the visa for our employees, how I can get visa, you know, for my family, how the region works, the information about the tech talent, the information about, you know, statistics about this region, what exactly is it, you know, is this region known for, and as a tech company, how I can benefit, you know, being here. So they make it easy for you. It's like a one window operation, where as a foreigner you approach a company that is actually a governmental, you know, organization, and they help you like in a very startup-y way. So that was my experience, you know, with them. Polityka migracyjna, wartościowi ludzie i wartościowi pracownicy czynią kraj, który zamieszkują, lepszym bez względu na swoje pochodzenie. Warto otaczać się najlepszymi ludźmi i najlepszymi specjalistami bez względu na ich pochodzenie. Europa jest pełna znakomitych branżowych, merytorycznych specjalistów. Europejskie kraje dawno temu doceniły specjalistów z Polski, polskich pracowników, którzy wyemigrowali, zrobili kariery i osiągnęli sukcesy zawodowe w wielu prestiżowych branżach poza granicami naszego kraju. Ich praca krajom, do których wyemigrowali, przyniosła nieocenione korzyści. Na tej samej zasadzie Pomorze i cała Polska powinny sięgać po takich specjalistów z zagranicy. Ludzi, którzy sprawią, że nasz kraj będzie bogatszym, bardziej wartościowym, ciekawszym i lepszym do życia miejscem.